zł na jeden posiłek. Ten odcinek jest trochę jak dieta studenta, ponieważ będą to niskobudżetowe odcinki. Epiter! No i tak wygląda ta pierwsza wersja. 5 zł akurat. Czyli tu jest 5 zł odliczone, a tu jest 3,96. Co to jest? 9 zł, siemano. No, dobra. To widzimy się w kolejnym posiłku. Przytrzymujemy. Trochę gorący ten plastik. O! Dzisiaj mamy kolejny dzień, kolejny odcinek. Mam nadzieję, że fantastycznie mija ci ten dzień. Jeżeli się dopiero rozpoczął, to życzę ci miłego dnia. Jeżeli on trwa, to mam nadzieję, że trwa on dobrze. A jeżeli się już on kończy, mam nadzieję, że minął ci zarobiście. Dobra, dzisiaj przychodzę do ciebie z odcinkiem, który również jest pomysłem od was, ponieważ nie wiem, czy pamiętasz, kiedyś był taki odcinek. W ogóle jaki mam fryzję, patrz. Fryzja jak człowieku popstar. Baby, baby, baby. Nie wiem, czy pamiętasz odcinek, gdzie był catering robiony i tam mówiłem, że dawajcie propozycje swoich makrosów i dawaliście takie propozycje jak na przykład 2300 kalorii. I na przykład był taki komentarz, gdzie dawaj 2300 kalorii, bo ktoś poprosił 2300 kalorii. Okej, zrobimy sobie to. Niby, kurde, muszę naprawdę chyba się obciąć. Ostatnio na Instagramie wpadła nowa fota i mam nadzieję, że już ją widziałeś, a jeżeli nie, to zdobijamy tam 100 tysięcy obserwujących, czyli gości i gościarek. Wpadają tam mega foty, na przykład taka jak ta. Mam wrażenie, że ta fota zasługuje na jebcie Instagram. Że zatapowanie, na przykład zostawienie łapki w góry pod tym filmem, bo dzisiaj robimy catering. Będzie to 2300 kalorii, ale niezwykłe, ponieważ chciałem sobie troszeczkę tutaj utrudnić, jak widzisz po miniaturce, 5 zł na jeden posiłek. Czy to jest dużo, czy mało? Wydaje mi się, że to jest mało. Patrząc na rosnące ceny wszystkich produktów w sklepach, 5 zł na posiłek, mi się wydaje, że da radę to zrobić. Oczywiście białko musi zostać spełnione, więc 25 gramów białka w posiłku będzie napełnione. Zrobimy sobie na przykład, nie wiem, 4-5 posiłków, coś takiego. Więc oglądaj ten film do końca, zapinaj pasy, bo naprawdę będzie się działo. Może w końcu pójdę do fryzjera, a tymczasem idziemy na szybkie zakupy, wiesz czemu? Ponieważ trzeba skompletować wszystkie składniki na te zacne makrosiki. Chowam cię do bluzy, której fizycznie jeszcze na sobie nie mam, ale chowam cię do bluzy i wyciągam cię w furze. Dobra, więc jesteśmy już w samochodzie. O, wyłoszczyło. Jesteśmy w samochodzie, będziemy jechać właśnie po zakupy. Ja daję gaz sobie, zmieniam sobie bieg. Mając 4-5 posiłków w diecie, mamy na zakupy takie 20-25 zł, więc nie jest to wygórowana kwota, ale wydaje mi się, że uda nam się zmieścić i lecimy z tym odcinkiem, bo naprawdę będzie się działo. Oglądaj ten odcinek do końca, bo będzie mega posiłkowy dzień. Dobra, więc wjeżdża szybki Lidling. Znajdź najlepsze makrosy. No może to weźmiemy? Nie, to jest za drogie. Może weźmiemy kurczaka? Tak, kurczak będzie dobry. Dobra, więc zakupy zrobione. Teraz teleportujemy się na chatę, ponieważ trzeba zrobić wszystkie posiłki, 4 posiłki, zapnij pas jeszcze raz i lecimy z tematem. Okej, dobra, więc jesteśmy już na chacie, Pora ci zaprezentować wszystkie posiłki, wszystkie zakupy. Ogólnie sprawa wygląda następująco, że przeanalizowałem całe to menu, które musi być. Na szybko to wymyśliłem, więc jeszcze może będą lekkie modyfikacje w czasie gotowania, ale będzie na słono i na słodko, czy będzie różnorodnie. No i oczywiście robimy sobie na pierwszy posiłek, zrobimy sobie jakąś owsiankę z fajnymi dodatkami do piątki. Następnie zrobimy sobie jakąś kurę z makaronem, mi się wydaje, że jest fajna opcja. Makaron tani, kura w fajnej cenie, więc może też się uda to fajnie zrobić. Zrobimy sobie jakieś tosty z jajkiem, żeby użyć sobie jajka. Pamiętaj, dieta musi być różnorodna, musi mieć warzywa, owoce i wszystko, więc zrobimy sobie taki miks, żeby wszystko to spełniać. No i oczywiście zrobimy sobie ostatni posiłek, co? Było słodko, dwa razy słono, to może polecimy słodkim zakończeniem. Co ty na to? Mam nadzieję, że się zgadza, zostaw łapkę w górę, oglądaj do końca i lecimy z tymi posiłkami. Ten posiłek będzie miał następujące makrosy: 53,5 g białka, 67,7 g wyglądu i 25,9 g tłuszczu. Cały dzień będzie miał 2300 kalorii, 200 białka, 62 tłuszczu i 234 gramy węgli. Pierwszy posiłek ponad 700 kalorii za niecałe 4 zł. Dobra, więc będziemy potrzebować płatki owsiane i ten odcinek jest trochę jak dieta studenta, ponieważ będą to niskobudżetowe odcinki. Epiter! Co? Niskobudżetowa dieta i biednemu zawsze piach w oczy. A tu dokładnie to płatki w oczy, czekaj. Dobra, gdzieś tu była zmiotka, pora to sprzątnąć, że tu jest. Dobra, słuchaj, trzymaj ten odkurzacz, bo zajedzie się tą zmiotką. Na szczęście ten odcinek ma partnera, a jest z nim Red Road V17, więc daj mi chwilę, ja to sprzątnę. A teraz opowiem ci o tym czaderskim odkurzaczu od Red Road. Red Road V17 to bezprzewodowy odkurzacz pionowy, który właśnie ma swoją premierę. Całość przychodzi bezpiecznie zapakowana w solidnym pudełku, w którym znajdziemy odkurzacz z
odpinaną baterią i wymiennym filtrem. Elektroszczotkę z podwójnym włosiem z oświetleniem LED. Elastyczną rurkę, ładowarkę sieciową, instrukcję obsługi oraz wiele elementów, które ułatwią dbanie o domowy porządek. Jest to idealne rozwiązanie, aby zachować czystość w domu nawet w niespodziewanych warunkach. Odkurzacz ten posiada podwójne filtry HEPA z węglem aktywnym, które przechwytują całość bakterii, usuwają przykry zapach i pozostawiają jedynie czyste powietrze. Mechanizm podwójnej szczotki pozwala na dokładne czyszczenie podłóg i dywanów, a ergonomiczny kształt pozwala czyścić nawet narożniki domu. Odpinana bateria, którą możemy ładować na 3 sposoby, ma bardzo dużą pojemność, więc nie musimy się bać o czas pracy urządzenia. W odkurzaczu zastosowano 9-stopniową redukcję szumów, więc nikomu nie będzie przeszkadzać pielęgnowanie własnego mieszkania. Na kolorowym wyświetlaczu mamy 3 tryby, które informują nas o istotnych funkcjach urządzenia. Mnóstwo końcówek o szerokim zastosowaniu pozwoli zadbać o idealny porządek w domu. Z racji aktualnej premiery możemy dorwać ten wypasiony odkurzacz w atrakcyjnej cenie. Wszystkie linki zostawiam Ci w opisie, a tymczasem powracamy do odcinka. Dobra, więc wszystko już sprzęgnięte, podłoga czysta, no i można wrócić do odcinka. Dobra, więc dajemy 40 gramów płatków owsianych. Tak, przy liczeniu makro wszystkie składniki muszą być poważone. Jak jest za dużo, trzeba odjąć. Bez przesady, no gram. Na szczęście mamy odkurzacz. Zalewamy 100 ml gorącej wody, żeby zmiękczyć płatki. Mieszamy. 20 gramów masła orzechowego. Polecam Ci teraz dać to masło orzechowe, żeby po prostu lepiej się rozpuściło, później będzie ciężej. 20 gramów, mieszamy. I taki zabieg też zagęści całą tą owsiankę, że będzie takiej lepszej konsystencji. Więc masło orzechowe jest źródłem tłuszczy, ale głównie też jest tutaj spoidłem. Dajemy 30 gramów odżywki białkowej. Znowu mieszamy. Wiesz, jaki jest podobno najniekorzystniejszy kart? Jaki? Tak od dołu. Hey, it's me, no. Big Brother. Dodajemy jeszcze białka, czyli dodajemy kolejny tani w sumie składnik i tanie źródło białka. Cottage cheese! Więc dajemy sobie serek wiejski, lekki. To jest koszt około złoty 20, więc naprawdę fajnie inwestować w takie źródła białka. Jeden banan. W codziennym rozpisie musisz mieć warzywa, owoce. Żebyś sobie nie wkroił paluszka, banan. I jeszcze nas stać na co? 20 gramów czekolady, która kosztuje 40 groszy. Expensive chocolate. I to walniesz sobie w palucha. Dopóki nie powiedziałeś, to by nie walno, a teraz przeciąłem. Znowu będziesz opowiadał o swoim opuszku. To nagle kciuk taki w owsiance. Mam dla ciebie zadanie. Jakie? Jeżeli wy też chcecie, to napiszcie na dole wyzwanie gościarki. Zrobimy 5 posiłków, nie? No. I te 5 posiłków, każdy z nich będzie się składało z 3 składników. I kto zrobi lepszy catering? You or me? Okej. Wiesz o co chodzi? 5 razy 3, czaisz? No dobra, kto lepiej? Kulinarna pięć wojna. 5 posiłków i 3 składniki tylko. Dobra, więc mamy pierwszy posiłek, odkładamy go, jeszcze 3. Three more. Three more? Mamy mięso, pierś z kurczaka, ogólnie ona jest droga, ale użyjemy tylko 100 gramów. Bierzemy sobie również 100 gramów makaronów, 100 gramów sosu gotowego takiego. Bierzemy sobie przyprawy, to będzie jakieś 30 groszy. I lecimy z tym posiłkiem, więc ja sobie szybko podgotuję makaron, zrobię kurę. To chyba nie będę Ci pokazał, bo to jest za nudne. I po prostu pokażę Ci finalny posiłek, jak wygląda. Więc mięsko już jest przysmażone. Tu dochodzi nam makaron, więc dajemy sobie jeszcze chwilę. Sobie użyję sosu pomidorowego. Ogólnie tu zrobiłem już całe mięso, makaronu też zrobiłem więcej. Sosu też dam więcej, ale to nie dlatego, że ja zjem więcej, tylko po prostu wiesz, podzielę się. Ziomek, jak będziesz miała, obiad też. Słyszysz? Okej. Więc ja przyspieszam tempo, mieszam sos z mięsem, przyprawiam to wszystko. Oregano, granulowany czosnek, czerwona papryka. I nakładamy na talerz. No dobra, wszystko jest gotowe. Teraz Ci pokażę prosty sposób, jak wszystko teraz fajnie odmierzyć, jeżeli mamy na przykład na patelni robione dania dla różnych makrosów. I teraz jak zrobić, żeby po prostu fajnie, idealnie wszystko sobie odmierzyć. Bierzemy sobie sitko i od razu pokazuję Ci patent, jak fajnie wylać wodę. Patrz, sitko kładziesz na górę. Odpalamy zimną wodę, żeby nie uszkodzić emali. Wylewamy tam. Wow. Dobra. Teraz zrobimy tak, przewracamy na drugą stronę, przytrzymujemy. Trochę gorący ten plastik. O. Nie przemyślałem, że cała wody. To miało być tak, patrz. To miało być tak. Dobrze, że co na twarzy. Na giry dobrze, że nie spadło, czaisz? No. Dawaj odkurzać! Ale czego ty to zrobiłeś w locie? Ja myślałem, że tam jest pusto już, czaisz? Dobra, wszystko umyte, ale patrz to, w ogóle czysty papier praktycznie. Odkurzacz zrobił robotę. Mamy już makaron tutaj, bierzemy sobie wagę, bierzemy sobie miskę. No i teraz tak, ja dawałem tutaj 150 gramów makaronów, 100 jest dla mnie, 50 dla ciebie. Czyli musimy podzielić to przez 3 i wtedy ta 1/3 będzie twoją porcją. Mamy 350 gramów, 116 gramów wjeżdża na twoją porcję, a reszta moja. Okej, okay, nie? Może być? No. Czyli mamy 1/3 porcji już makaronu dla ciebie,
No i jedno i dwie trzecie dla mnie. Czyli jak widzisz, możesz sobie przygotować wszystko i po prostu pamiętaj tylko, ile gramów masz przed obróbką termiczną i później sobie wszystko robisz. Sos mięsny, mamy tutaj 400 gramów, ja biorę 100 gramów, ty bierzesz 100 gramów, całą wagę przez 4 i wtedy każdy bierze sobie 1/4. Cały sos ma 420 gramów, czyli po 105 gramów na każdą porcję każdy bierze sobie. 107, 105, widzisz? 105 gramów. Czyli mamy jeszcze dwie porcje na później, możemy sobie to wykorzystać w kolejnych posiłkach, czyli jak widzisz, wychodzi nam to jeszcze taniej, ponieważ jakby ten produkt już no ogólnie wychodzi to mega tanio. A my widzimy się na kolejnym posiłku za 5 zł. Czyli na razie mamy dychę na stole. Za dychę, no zacznę. To jest nawet mniej, bo tu jest chyba niecałe 5, czyli to jest tam 4 coś. 5 zł akurat. Czyli tu jest 5 zł odliczone, a tu jest 3,96. Co to jest? 9 zł, siemano. No, dobra. To widzimy się w kolejnym posiłku już za chwilę. Dobra, jesteśmy już po treningu, pora na kolejny posiłek. Posiłek numer 3. Będzie to taki posiłek na słono. Można to być i na wynos, i na miejscu, więc zaczynamy przygotowania. Czas przygotować ten posiłek. Po pierwsze, ten posiłek będzie trzecim posiłkiem. Będzie kosztował 4,40. Będą 4 tosty, 2 plastry żółtego sera, 2 jajka oraz 2 plastry szynki. A więc ja te kanapki przysmażę sobie na patelce. Równie dobrze można to zrobić w tosterze, ale ja sobie przypiekę sobie go na patelce, więc 2 tościki teraz przysmażam. Robię całe kanapki i widzimy się za chwilę. Więc tu już się robią 2 jajeczka. Postanowiłem zrobić jedną wersję inaczej, jedną inaczej, żeby ci pokazać, jakie są różnice. Ta wersja polega na tyle łatwo, że po prostu bierzemy chleb, ser, szynkę, dajemy trochę soli, zamykamy chlebek, no i dajemy to do tostera, no i zamykamy. To jest ta szybsza wersja. Przewracamy jaja na drugą stronę, cyk, będzie ta druga wersja, gdzie po prostu będzie ser, szynka zamienięta w tostach takich zwykłych i na to będzie jajko. Chlebek, ser, szynka, na to kładziemy jajko. No i tak wygląda ta pierwsza wersja, a ta druga będzie po prostu z jajkiem na górze. No i mamy trzeci posiłeczek, który kosztuje 4,40. Pierwsza wersja wygląda następująco, temperatura jajka sprawia, że to się bardziej rozpływa, no i mamy tutaj kolejny tościk, no i taki zestawik właśnie wpada na kolejny posiłeczek. Ja właśnie zjadłem te kanapki, szczerze się, że nie powiedziałem ci, ile miały kalorii i jakie makrosy, więc makrosy są takie, kanapki były pyszne, wjechały mega szybko, no zjadłem jeszcze takich 5, ale mamy tylko 5 na posiłek, więc trudno, głodówka, chyba że więcej posiłku. Dobra, przechodzimy do kolejnego posiłku, będzie to ostatni posiłek na słodko, a jaki to będzie, sobie jestem ciekaw, coś wykombinuję, widzimy się w ostatnim posiłku. Ten posiłek, wezmę sobie cupnesę, muszę sobie odpocząć, ten posiłek będzie miał następujące makrosy: 50 gramów białka, ponad 40 węgli i prawie dychę fatu, więc mamy tutaj ponad 400 kalorii, prawie 500 skyr pitny, odżywka białkowa oraz granola, no i cena tego posiłku to jest 4,79. Ja sobie tu wjeżdżam, skyr pitny jest tutaj, wlany do środka. Pamiętaj, że jeszcze zawsze na końcu zostaje trochę jogurtu. Go wylejesz, patrzcie. Ej, nakrętka mi wpadła. Ja nie mogę. Bierzemy sobie odżywkę białkową. Pamiętaj o sklepie na testosteron.pl. Tam masz 7% zniżki na kody IFY. Bierzemy sobie białko, cyk. Dobra, całość teraz bełtamy ze sobą. Dobra, ostatni krok to dodanie granoli. Ja sobie użyję takiej granoli, jeszcze mi została z odcinka z roburem. Jeżeli nie widziałeś poprzednich odcinków, to koniecznie obczaj. Poprzednie odcinki są sztos, nadrób, nadrób. Więc taki posiłeczek właśnie wpada. Cyk. Ja właśnie sobie siadam do stołu, będę go konsumował. No to odcinek mamy zrobiony. Wszystkie makrosy mamy wypełnione. 2300 kalorii zrobione. Możesz, przypominam ci, dawać swoje makrosy. To będą brane kolejne makrosy właśnie z tego filmu do następnego filmu, z zrobienia jakiegoś cateringu, jakiejś diety. Więc dawaj pomysły na kolejne filmy. Ja je będę realizował. Teraz będę jadł. Mówię jak jest. Odmeldowuję się. To był IFYM Chef. I to był koniec odcinka. Kup koszulkę, ziomku, zamów dzisiaj ją, 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 ją. Zamów bluzę swą, załóż potem ją, 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 ją.